Już jestem... Za Wisłą, ukrócić czy nie? Ukrócić. Ukrócić zdecydowanie. Dobrze, że PiS stracił władzę? Bardzo dobrze. Ja byłam za tymi innymi. Tak? Co powinien zrobić rząd teraz? Powinien zacząć pracować. Zacząć pracować. A teraz nie pracował pisowski rząd? To znaczy pracować. Praca taka, jaka praca. No, ale co to? Służba zdrowia, ceny, no ludzie już nie mówią. No edukacja, bezpieczeństwo. No na ceny. Przede wszystkim, żeby zdrowie, no... Służba zdrowia, tak? Żeby działała. Służba zdrowia, żeby nie tak działała, jak działała. Jak pani myśli, tu sobie poradzi ze służbą zdrowia, ogólnie koalicja i tak dalej z opozycją? No, myślę, że sobie powinni poradzić. Bardziej niż PiS, tak? Tyle mądrych ludzi tam w tych pozostałych, także... Kogo pani tam poleca z opozycji najbardziej? Hołownia, Kosiniak-Kamysz, Tusk, kto powinien zostać premierem? Aby... Ja nie mam takiego zdecydowanego, ogólnie. Pani... Ogólnie. Co tam jeszcze? Dużo osób się boi, że wpuszczą imigrantów. Co pani na to powie? I tutaj ktoś jest zapisany. Ja również, może nie... Ale jak pani myśli, wpuszczam czy nie? Bo PiS, to są już nie wpuścić. Tego nie wiem, ale jestem, żeby nie puszczali. Wiek emerytalny. Mój dużo. Nie, ale czy ogólnie? Powinien obniżony, podwyższony? Do jakiego wieku powinniśmy pracować? Tutaj to jest mi już obojętnie, bo ja już jestem... Za Wisłą, ukrócić czy nie? Ukrócić. Ukrócić zdecydowanie. Komu dawać? 800+. Pracującym, biednym, bogatym? Wszystkim, którym to znaczy rozdawnictwo. Jak oni sobie poradzą? Przez tyle lat brali, to jak sobie teraz? Tak, zabierzemy im to 800, 500. Tutaj no nie, to jestem zdecydowanie jestem komu zostawić? Przeciwny. Potrzebującym chociaż zostawić? Potrzebującym. Tylko? Nie tylko. To komu jeszcze? Pracującym. A, czy praca podstawa? Rozdawnictwo to... Trzynastki, czternastki. Spowodowało... Trzynastki. Zostawiamy czy nie? No, czy coś innego, no nie, waloryzację lepszą, stałe emerytury. Lepszą emerytury, żeby była lepsza waloryzacja, trzynastki. Telewizja Polska wygląda, zmiany tam potrzebne są w telewizji publicznej, TVP? No myślę, że jak będzie nowa władza, to tam jakieś zmiany, tak. Ale nie... Czy potrzeba zmian w telewizji polskiej? A w telewizji? No, w publicznej, no. W telewizji publicznej. Dziennikarze sprawdzić, wymienić. Więcej prawdziwych takich danych, a nie takich jak... No i mniej może tej polityki. A, że referendum nie wypalił? Referendum. Że nie wypalił, jak pani to ocenia, że za mało było chętnych? Ja referendum wykreśliłam. Dlaczego pani nie wzięła udziału? Proszę? A, czy pani wzięła, że na nie? Wszystko na nie, tak.